Przed wojną dziadek chciał być muzykiem, uczył się gry na skrzypcach. Urodził się w 1923 roku w miejscowości Parlin, niedaleko Bydgoszczy. W momencie wybuchu II wojny światowej był jeszcze bardzo młodym, można powiedzieć, chłopcem, mężczyzną. I z racji miejsca swojego urodzenia w roku 1940 został wcielony do armii niemieckiej i wysłany na front zachodni do Francji. Dziadek walczył w II wojnie światowej. Jako młody człowiek został pochwycony, pojmany i umieszczony w tymczasowym obozie jenieckim. Z grupą kilkunastu kolegów udało im się zbiec z tego obozu. Podróżowali nocami, przeszli bardzo dużo kilometrów. Dotarł prawie do miejsca docelowego, czyli do miejsca swojego zamieszkania. Z opowiadań dziadka pamiętam, że nie zajęło mu to dłużej niż 3 miesiące, żeby upozorować względem armii niemieckiej swoją śmierć i przedostać się na stronę angielską i do Anglii. Mój dziadek pochodzi z Wołynia. Historia, którą znam, zaczyna się w roku 1946. Tak naprawdę od czasu, kiedy przedostawali się na stronę polską. Dziadek miał 5 rodzeństwa. Wiadomo mi jest, że miał brata bliźniaka, który w czasie przejścia przez Bug zginął, zmarł po prostu. Dziadek schował się, skrył się w stogu siana. Myślę, że było to poniekąd przeznaczenie, ponieważ na tym też polu pracowała moja babcia. Zajmowała się pracą jakby związaną z gospodarstwem. I pewnego dnia, kiedy już schodzili z pola, usłyszała jakieś pojękiwania ze środka, jakby z tego stogu. Brał udział w lądowaniu na Sycylii, przeszedł drogę do Monte Cassino, walczył pod Monte Cassino i skończył swoją trasę wojskową w Bolonii, gdzie pozostał do roku 1948, czyli grubo po zakończeniu II wojny światowej. Ja dziadka nie poznałem, dziadek zmarł w 1987 roku, rok przed moim urodzeniem. Lecz z wspominek rodzinnych dziadek był osobą wyciszoną, niezbyt rozmowną, gdzieś tam z boku zawsze, ale na pewno wspomnień starszych braci dziadek zawsze gdzieś tam parę groszy im dawał i tak dalej, dbał o rodzinę. Babcia, mimo panującej wtedy sytuacji, mimo ogromnego strachu, który wiadomo był obecny wśród wszystkich w tamtym okresie, zdecydowała się wbrew wszystkiemu i wszystkim pomóc temu człowiekowi. Przez kilka tygodni zanosiła wodę, jedzenie, nawet podkradała ubrania, żeby móc jakby ofiarować temu przypadkowemu mężczyźnie. No i los tak chciał, że zakochali się w sobie. Dzieciństwo z dziadkiem to są przede wszystkim ryby i jazda na jego motocyklu SHL. To dziadek nauczył mnie jeździć motorem, to dziadek nauczył mnie łapać ryby, to dziadek zaszczepił we mnie miłość do przyrody oraz do pracy.